Ela, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w 6. dzielnicy Paryża, przy jednej ze 120 fontan Wallace'a, na moście zwanym Nowym, który jest paradoksalnie najstarszym mostem miasta świateł. Dziś pogoda nie jest zbyt sprzyjająca. Pada deszcz. Il pleut. Na tym skrzyżowaniu zginął Pierre Curie 19 kwietnia 1906 roku. Opowiem wam dokładnie, co się wydarzyło. Po lewej stronie znajduje się jeden bulwar nabrzeżny. Quai de Conti. Po prawej drugi. Quai des Grands Augustins. Tego dnia padał deszcz. Il pleut. Jest po 14. Pierre Curie opuszcza zebranie Stowarzyszenia Profesorów Wydziałów Nauk Ścisłych zorganizowane w Hôtel des Sociétés Savantes przy Rue Danton. Żegna się z Polem Langevinem i Józefem Wieruszem Kowalskim. Spieszy się do swego wydawcy Gauthier Villarsa, aby wnieść ostatnie poprawki do artykułu. Szybkim krokiem idzie z głębi ulicy. Rue Dauphine. Chce przejść na drugą stronę, lecz znienacka pojawia się dorożka, która zmierza w kierunku mostu nowego. Attention! Z przeciwnej strony nadjeżdża ciężarowy wóz konny, załadowany materiałem na mundury wojskowe, ważący kilka ton. Un camion hippomobile. Pierre Curie przyspiesza kroku, wychodząc za dorożki. Attention au camion! Nagle traci równowagę na mokrej kostce brukowej i wpada prosto pod kopyta lewego konia wozu ciężarowego. Mimo wszelkich starań woźnicy, aby zatrzymać konie, lewe tylne koło śmiertelnie rani słynnego fizyka w głowę. Ginie na miejscu, w wieku 47 lat. Adieu, Pierre Curie. Francuski dziennik Le Matin, czyli Poranek, opisuje tragedię już następnego dnia. Wielki naukowiec, który współpracował przy odkryciu radu, zginął wczoraj pod kołami zabójczego wozu konnego. Na fotografii zamieszczonej na pierwszej stronie gazety widzimy wóz. Krzyżykiem oznaczono miejsce nagłej śmierci noblisty. Pogrzeb odbywa się 2 dni później w Sceaux, w gronie rodziny. Jedynym gościem oficjalnym jest minister oświaty publicznej, Aristide Briand. Zrozpaczona Maria prowadzi przez rok dziennik żałoby, w którym opisuje ból, żal i pustkę, jaką ogarnęła ją po śmierci ukochanego męża, przyjaciela i towarzysza. Powiedziałam ci, że cię kocham i że zawsze cię kochałam całym sercem. I wydawało mi się, że z tego chłodnego kontaktu pomiędzy moim czołem a trumną spłynęło na mnie coś na kształt spokoju i nadziei, też nagromadzenie płynącej od ciebie energii, wypełniającej zamkniętą trumnę i działającej w taki sposób, jakby to był twój dobroczynny wpływ na mnie. Chcę ci powiedzieć, że już nie kocham ani słońca, ani kwiatów. Ich widok sprawia mi ból. Czuję się lepiej, kiedy jest pochmurnie, jak w dzień twojej śmierci. W maju 1906 roku 38-letnia Maria objęła katedrę fizyki utworzoną dla jej męża. Pierwszy wykład wygłosiła 5 listopada tego samego roku.
Dwa lata później została pierwszą kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie. Tragiczna, przypadkowa śmierć męża była dla Marii Skłodowskiej-Curie prawdziwym ciosem. Jej ustabilizowane życie legło w gruzach. Jednak paradoksalnie ta strata, jakokolwiek bolesna, pomogła jej stać się legendą. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpiła